Suwalscy strażacy w minioną niedzielę uroczyście obchodzili swoje święta. Po mszy odprawionej w ich intencji w Parku Konstytucji 3 maja odbył się uroczysty apel. Były liczne podziękowania, odznaczenia, przemówienia. Krótko, ale w punkt zdefiniował strażaka minister Jarosław Zieliński. Strażaka można najłatwiej, poza oczywiście mundurem, poznać po tym, że spieszy tam, skąd inni uciekają. To dobra definicja postawy polskiego strażaka. Strażacy są ofiarni, pełni empatii, gotowi do działań na rzecz swoich bliźnich. A jest do czego spieszyć, bo w ciągu każdego roku mamy w Polsce ponad 500 000, ponad 500 tysięcy różnych zdarzeń, pożarów i innego rodzaju zagrożeń, do których śpieszą strażacy. Swoim podwładnym dziękował za ofiarną służbę komendant Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach Arkadiusz Buchowski. Chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować za służbę, za zaangażowanie w działalność ratowniczą, za wszystkie przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Dziękuję funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym naszej komendy za dobrą służbę i pracę, ale wielkie słowa podziękowania kieruję również do druhów ochotniczych straży pożarnych naszego powiatu. Prawdziwą laurkę i to jak najbardziej zasłużoną dostali strażacy ochotnicy. Bardzo często działamy razem, ale niejednokrotnie jesteście pierwsi na miejscu zdarzenia, niejednokrotnie samodzielnie usuwacie zagrożenia. Dlatego jesteście niezbędnym, niezastąpionym ogniwem systemu bezpieczeństwa, a tym samym dużym wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej. Cieszę się, że w takiej chwili jak ta również jesteśmy razem. Komendant Arkadiusz Buchowski zapowiedział, że nie tylko nowa strażnica, której ukończenie planowane jest na ten rok, znacząco poprawi warunki pracy strażaków, ale też, jak wskazał, pojawi się nowe wyposażenie, które trafi do zawodowych pożarników, ale też i do ochotników. Dzięki programowi modernizacji służb oraz innym mechanizmom finansowym tylko w roku bieżącym do naszej komendy trafią dwa nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Jeden z nich dotarł do naszej komendy 4 dni temu. Drugi otrzymamy pod koniec roku. Do Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie naszego powiatu trafią w tym roku aż 3 nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Pojazdy te otrzymają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce Tartak, pod Wysokim Jelenieckim oraz Płocicznie. Tegoroczne obchody strażackiego święta były szczególne, bowiem na powiatową uroczystość przyjechał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy i druhowie, chciałbym Wam bardzo podziękować za Waszą pracę, za Waszą służbę, za Waszą dzielność, za Wasze wyjazdy, za udział w tych zdarzeniach, za to, że nie szczędzicie swojego życia i zdrowia. Chciałbym również podziękować Państwa rodzinom, bo w dużej mierze one również ponoszą skutki naszej służby. Państwa rodziny czekają z niecierpliwością, ze zdenerwowaniem bardzo często na Wasz powrót ze służby, czy wrócicie cali i zdrowi. Za to wszystko bardzo Wam dziękuję. Podziękowaniom za profesjonalizm i ofiarność nie było końca. Były też życzenia. Niech więc święty Florian, Wasz patron, którego jesteście rycerzami, ma Was w swojej opiece. Niech boska opatrzność zawsze nad Wami czuwa. Wracajcie cali i zdrowi, bezpieczni, po skutecznych akcjach do swoich domów, do swoich najbliższych, do swoich strażni, ze swoich jednostek. Szczęść Wam Boże! Po uroczystym apelu strażacy i druhowie przy akompaniamencie Strażackiej Orkiestry Dętej przemaszerowali na plac strażnicy przy ulicy Mickiewicza, gdzie odbył się piknik strażacki. Dzieci i młodzież, którzy nie zdołali pojawić się na niedzielnym pikniku, dostaną drugą szansę. W dniach od 21 do 23 maja odbędą się dni otwartych strażnic. Suwalscy strażacy przyjmować będą najmłodszych gości w siedzibie przy Mickiewicza 15.